Witam wszystkich widzów z YouTube'a. Dziś dla Was mam samochód, jakim jest Audi A3 8L po liftingu z 2002 roku z przebiegiem 285 tysięcy i silnikiem 1.8 125 koni, już tym legendarnym w Polsce lubianym. To jest ten sam silnik co 1.8 turbo, tylko że tutaj nie ma turbiny, 5 zaworów na cylinder. Jak ktoś o tą jednostkę dba, to ciężko ją popsuć, jest niezniszczalna. Przebieg 285 tysięcy według mnie niski, no, dla tego samochodu wychodzi rocznie około 13-14 tysięcy, więc jak na auto kompakt z dość takim silnikiem niemałym, jest to według mnie niski przebieg, bo jakby samochód miał 2 lata, to by było dużo, ale że ma 21, to jest jak najbardziej akceptowalne. Z takich cech zewnętrznych o tym samochodzie, no lifting, to jak widzicie, zmieniły się lampy. Z tyłu mają taką białą, większą pozycję z migaczami, chyba z cofaniem. Są też, chyba się zmieniły listewki na węższe po liftingu. No i z przodu lampa jest połączona w jeden z migaczem. Z takich ciekawszych cech zewnętrznych to ma z tyłu chylne szyby, co chyba już teraz w tych czasach, które auto produkujemy, jest to po prostu już nigdy praktycznie niespotykane. No i ma jeszcze chyba z przodu zderzaku przeciwgielne. Technicznie jest naprawdę zadbany, bo nawet ktoś go tam serwisował na bieżąco, mam książkę. A co ważniejsze, ma nawet TIF do 2023 roku, do grudnia, więc musiało być wszystko ok z tym samochodem, żeby przeszedł ten właśnie niemiecki przegląd. No i blacharska też jest niezła, bo te A3 potrafią naprawdę mocno przykorodować w wielu miejscach. A ten jest ładny, przyjemny. A jeszcze taka ciekawostka, auto jest bezwypadkowe, tak dla zgrywu je zmierzyłem miernikiem lakiery, bo przeważnie tego nie robię przy tak tanich autach, ale spojrzałem, że ten lakier wygląda dobrze. Tylko jedne drzwi mają około 180 czy tam 160 mikronów, czyli ktoś się po prostu może przeleciał, bo była jakaś rysa. A tak to wszędzie, jak tak mierzyłem, jest cały. A poza tym też zaraz zobaczycie, jak go tutaj nagram. To już chyba z zewnątrz to wszystko. No, zawsze trzeba jeszcze pamiętać, że na Audi to jednak tam jakoś miało niezłą. Fajnie się ten samochód zestarzał. No i przede wszystkim wnętrze też jest, że tak powiem, czuć, że niepożałowane na nie pieniądze. Pokażę Wam jeszcze środek, bo jak będę siedział na fotelu, to dobrze nie zobaczycie. Bo fotele są fajne, kubełki. Bardzo się dobrze w nich siedzi. A w nocy zachmurzenie. Tak to się prezentuje. Przelotne pady deszczu, miejscami burze lokalne. Ładny samochodzik. Nagrajmy sobie książkę serwisową najpierw. Patrzcie, tu są pierwsze wpisy. No wiadomo, jakieś tam dalsze, no ale to z wielu, wielu lat do tyłu, 2005 rok. Proszę, tu już mamy 7, 13, jakaś przerwa była. I tu ostatni z 2000, czyli od tego jest zrobione 20 tysięcy i niedużo. No i to jest ten cały TIF, o którym Wam mówiłem. Auto z ważnym przeglądem, proszę bardzo. Tu macie przy jakim przebiegu 275, a tu do kiedy jest ważny, do 2023 roku i tutaj Audi, jego win. Dobra, książkę mamy z głowy, poszło szybciutko, bo tu się przy tak starych wozach nie ma co rozwodzić nad książkami. Wkładam do schoweczka, no i opowiadam o wnętrzu, bo według mnie jak na 21-letnie Audi jest przyjemne. Dobra. Boczek lekko zużyty, no ale powiem Wam, na te kubełki one bardzo dobrze trzymają. Spójrzcie, jak one daleko wysięgają tutaj praktycznie poza obrys ciała, więc i tak wygląda dobrze, bo większość tych Audi, które oglądam, to jest dziura wielkości pięści, a tutaj po prostu jakieś tam delikatne przetarcia nitek.
Tu lewa strona, bardzo fajne materiały, to jest mięciutkie, to jest miękkie. Tutaj też ten materiał ładnie, te paski się prezentują jak w jakimś eleganckim włoskim garniturze. Klamka, nie wiem czy stalowa, no ale oczywiście już modne już były sreberka, elektryczne szyby, elektryczne lusterka. No i niestety już poliftowe te Volkswageniki, Audiki miały takie, jak widzicie tutaj przyciski się ścierały. To przejedziecie paznokciem, o i już jest ryska, się zrobiła. Więc to i tak nie wygląda najgorzej, ktoś to troszkę poprawił, żeby się nie szpeciło. Jest to według mnie ok, da się kupić ładny za 100 zł na Allegro, więc jak ktoś będzie chciał, może sobie zakupić. Kierownica prezentuje się tak, farba cała, niezużyta, jak na prawie 300 tysięcy, według mnie ładnie. Na środeczku radio z USB-kiem, soniacza, klima automat, no i standardowo delikatne przytarcie, tak samo jak na włączniku świateł, ale wygląda to naprawdę dużo lepiej niż ten włącznik, bo było chyba mniej używane. Tutaj gałeczka też ze skóry, 5 biegów, tutaj też fajne te plastiki, no i mamy jeszcze regulowany podłokietnik, pokażę Wam, wygląda tak, dobrze. No i te fotele, sporty już Wam pokazywałem, fajne, wygodne, tył też ładny, ogólnie sufit czysty, nieopadnięty, więc auto jak na 20-latka jest według mnie fajnie utrzymane, nie ma tutaj jakichś większych, jak to się mówi, zużyć. No i przede wszystkim jakość tych materiałów jest naprawdę niezła. Wszystko przyjemne w dotyku, kierownica z fajnej, grubej skóry. No i bardzo dobra pozycja za kierownicą dzięki tym fotelom. Cóż, chyba o wnętrzu to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, piszcie, chętnie odpowiem. Możecie to zrobić w komentarzu, czy ewentualnie w mailu, czy też można sobie wejść na moje media społecznościowe, takie jak Instagram, Mavkarauta, na Facebooka i odwiedził moją stronę na automoto mavkarautomoto.pl i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Jeżeli jest możliwość wystawienia gwarancji, to mogę ją wystawić do roku czasu. No i jeżeli nie macie tego auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę je na lawecie. A jeżeli ten samochód z tego filmu się sprzedał, a szukacie podobnego auta, zawsze mogę coś Wam poszukać na zamówienie za granicą albo ewentualnie coś podobnego. Pozdrawiam, cześć!